Yo, yo! Po raz kolejny witam wszystkich. Stacja Paweł Adam 1, Roman Adam Franek, operator Rafał, Kutycha Północna Holandia. Słuchajcie, dzisiaj krótki będzie filmik e, i bardzo prosty temat. Przełączniki antenowe. Słuchajcie, samoróbka. Coś takiego poczyniłem. Ja e, myślę, że rok, może do dwóch lat temu. E, słuchajcie, obudowa od starego przełącznika do drukarek, pomalowana na szaro żeby jakoś wyglądała. Ona oryginalnie jest taka taka kremowa. Wewnątrz zastosowałem przełącznik porcelanowy i po co zrobiłem? Po pierwsze zrobiłem to dlatego, że on jest taki fajny, troszkę większy i stacjonarny. Dwa, ma dużo miejsca tutaj na wyprowadzenia. Raz, dwa, trzy anteny, jedno radio. Albo w moim przypadku jest to jedna antena, raz, dwa, trzy radia. No i podczas kiedy, kiedy składałem ten przełącznik, nie było żadnej filozofii, no wiadomo, wejście, wyjście, klar. Yy, powiedziałem sobie, hej, może fajnie będzie w moim przypadku, jeżeli zastosuję tutaj jedną antenę i trzy radia moje, yy, że będzie miał taką jakby ukrytą opcję, która będzie mi zwierała, no ma jeden, dwa, trzy, będzie mi zwierała antenę do masy. Dlaczego do masy? Chodzi tutaj o jakieś napięcia, które mogą się ewentualnie indukować w antenie, na pewno to nie zaszkodzi. Więc poczyniłem sobie taką funkcję, czyli jedynka to jest wiadomo jedno radio. W moim przypadku ja zastosowałem trzy radio, jedną antenę, więc jedynka to jest jedno radio, dwójka to jest dwu, drugie radio, trójka to jest trzecie radio. I teraz sobie pomyślałem tak, no nie ma tutaj większej filozofii w tym, skoro. Używam jako przełącznik do radii, do urządzeń, a mam jedną antenę, to fajnie by było, gdybym właśnie zrobił sobie pozycję, e, która mi zwiera tą antenę do, e, do masy. E, do. No, więc sobie wymyśliłem tak, żeby, żeby świadomie móc sobie przełączać i nie popełnić kiedyś jakiegoś e, błędu, e, zrobiłem sobie funkcję taką ukrytą. Czwóreczka to jest nic, piąteczka to już jest dla mnie. Jest to pozycja, kiedy mi zwiera, zwiera antenę do tej masy, tak? Ale co w przypadku, kiedy podłączymy sobie trzy anteny? To wtedy tutaj na, na, na tym wyjściu, wejściu, pokaże mi się masa. No to kurczę, to nie, ta, nie o to mi chodziło. Aczkolwiek, ja wiem, bo jestem to teraz zabrzmi profesjonalnie konstruktorem tego przełącznika, że jeżeli używam jako jako przełącznik do moich urządzeń i mam piętą jedną antenę, wrzucę na tą pozycję, to to wyjście mam zwarte do, do masy. Tutaj mam oczywiście złącze i działa to. Dlaczego zrobiłem tutaj jedną przerwę? Dlatego, żeby zawsze świadomie przełączać i dwa razy mieć czas na przemyślenie, aha, są wpięte trzy radia, jedna antena. Ale trzeba było to dopieścić. Fajna koncepcja, ale trzeba było to dopieścić. Słuchajcie, poczyniłem znowu coś takiego. Tego trochę może dalej wezmę, o, żeby było lepiej widać. Słuchajcie, ja go wypnę. Jak zrobimy. O. Słuchajcie, ja go wypnę. Zrobiłem MK2. Z tyłu to wygląda mniej więcej tak. No jeszcze tutaj nie okleiłem. Aczkolwiek on już chyba, nie wiem, z półtora roku leżał, nie był w ogóle używany, ale... Go teraz potrzebuję i wyjąłem, i tak sobie powiedziałem, podzielę się z Wami. I słuchajcie, jest taka sama zasada. Jest to przełącznik do anten i do urządzeń i do radii, czyli radio i antena. Mamy tutaj dwie pozycje. Jeżeli klikniemy sobie na pozycję A, jest to przełącznik do anten. Jeżeli klikniemy na pozycję R, jest to przełącznik, prosto mówiąc, do radii. Czym się to teraz różni? Słuchajcie, różni się to tym, że jeżeli mam ten przełącznik przełączony na R, czyli, na, czyli zastosowanie tego przełącznika jest w tym momencie e, przełącznik do radii, tak? robi się coś takiego bardzo podobnie jak tam, że teraz tak, mamy tutaj antenę numer 1, mamy tutaj antenę numer 2, wróć, jest to do, do radii, do urządzeń, czyli tak, mamy radio numer 1, radio numer 2, radio numer 3, i zastosowałem podobne, podobne rozwiązanie. Tutaj nie ma zupełnie nic. Pyk. I tutaj, słuchajcie, czerwona dioda informuje mnie, że jedno z tych wyjść, gdzie jest wpięta antena, a tu są wpięte trzy urządzenia, jest po prostu zwarta do masy. Fajnie. I teraz słuchajcie. No i teraz druga opcja, ale ja bym chciał powiedzmy, bądź ktoś inny używać tego przełącznika jako przełącznik antenowy. No to wtedy bajeczka jest taka, że przyłączamy sobie tutaj na A, czyli zastosowaliśmy go teraz jako przełącznik antenowy pod tytułem wpinamy sobie tutaj jedno radio, i teraz mamy jedną antenę, drugą antenę i trzecią antenę. I w tej pozycji te wszystkie wyjścia są również zwarte do masy, słuchajcie. Więc, tak jakby odwróciliśmy, tak? Jeżeli jest przełączone na R i stosujemy to jako przełącznik do radii, do, do, do urządzeń, to wtedy nam zwiera tylko tą jedną antenę tutaj. A raz, dwa, trzy. Radia możemy mieć wpięte i bezpiecznie się nic nie, nie stanie. Jeżeli przyłączymy na A, jeszcze raz, to w tej pozycji. Wszystkie trzy wyjścia antenowe, wróć, raz, dwa, trzy. Wszystkie trzy wyjścia antenowe są zwarte do masy, a radio zostaje bezpiecznie po prostu odłączone od, od linii antenowej. Myślę, że każdy jest w stanie coś takiego zrobić. Tu nie ma żadnej skomplikowanej elektroniki, jest po prostu tylko mechaniczny, mechaniczny przełącznik i można pokombinować sobie. Naprawdę polecam, żeby coś takiego zrobić, bo to. W Fajnie może wam wiecie, co troszkę pozwolić spokojniej spać, kiedy antena jest podłączona. Oczywiście tutaj nie ma mowy o jakimś uderzeniu pioruna czy coś takiego. Absolutnie nie, bo to jest gdzieś tam przełącznik, który maksymalnie. Co prawda, ja przełączyłem zastosowałem bardzo podobny przełącznik, jak, a nawet chyba ten sam, jak na przykład MFJ stosuje w swoich skrzynkach antenowych. I oni opisują, że ta skrzynka antenowa jest do 300 W. Ja zastosowałem w środku dwa takie przełączniki, które połączyłem równolegle, ale i tak moje zastosowa zastosowanie jest przeznaczone na, na oczywiście na 100 W, nie więcej, nie? Także mniej więcej tak to wygląda. Aha, tutaj była właśnie, tutaj jest ta opcja, która też nie ma. Tak jak powiedziałem, tak się przyzwyczaiłem już do tego, że ta opcja w pionie. Będzie pokazywać, że, że anteny, bądź jedna antena, w zależności co tutaj sobie ustawimy, jest warta do masy. No i tu już taki bajer zrobiłem, że sobie o, podświetlam jedynkę, dwójkę, trójkę. Także jakieś tam zasilanie. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, fajne, bo to już ma stópki. Yy... Ma już gałeczkę. Także mówię, to yy, kosztuje jakieś tam, nie wiem, 10-20 zł naprawdę, no ale drogą możecie sobie zobaczyć. Ja tutaj jest będąc w Holandii, szukam tego tutaj na holenderskim serwisie takim. No, i tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że może, może komuś coś takiego być potrzebne. Albo i nie, wybór należy do Was. Słuchajcie. Chciałem się tylko podzielić, co poczyniłem i, i, i nic więcej. Ale fajnie jest coś takiego mieć. Słuchajcie, no co. Kombinujcie, produkujcie, dzielcie się tutaj filmami na tym YouTubie, co kombinujecie, bo e, uważam, że fajnie jest się dzielić jakimiś tam pomysłami. E, co? Życzę zdrówka i do szybkiego następnego razu. Pozdrawiam jeszcze raz. Operator Rafił, Północna Holandia. Paweł Adam 1, Roman Adam Franek. Trzymajcie się. Hej, hej.